Do tego wszystkiego jeszcze chciałem dodać, że ciągle mówię, że jak byłem młodszy, to sypiałem ze starszymi. Normalne. Że koleżanki w moim wieku mnie w ogóle nie kręciły, że co najmniej musiały być o parę lat starsze. No i tak było tam mniej więcej 13 lat. To się grało tam w te butelki, inne rzeczy, nie wiem, tam 14 powiedzmy. No to nie kręciły mi moje koleżanki. No normalne, że lubiłem starsze dziewczyny. Szczególnie sąsiadki mi się podobały. nie, bez przesady. Nie, ale tak było, że starsze dziewczyny, tak jak najbardziej, to z wiekiem się zmieniło. I teraz właśnie tak patrząc pod tym kątem, z tej perspektywy, to wiem, że młodsze dziewczyny też jakoś tak często wybierają od siebie starszych partnerów. Zależy. Ale taka jest prawda, no. Taka jest prawda. Jak ktoś nie lubi być traktowany jak podlotek, to wybiera kogoś, od kogo może się czegoś nauczyć. A jak ktoś ma w głowie tam tyle, co kot napłakał, no to normalne, że będzie dalej tam stał w miejscu. Całe życie będzie w tym samym miejscu. Ja nie mam zamiaru, już kiedyś postanowiłem, że moje życie będzie zupełnie inne niż takiego zwykłego śmiertelnika. No i proszę bardzo, ci, co mnie znają od dziecka, to wiedzą, że tak jest, jak jest. A ci, co tam wypisują jakieś głupoty, że ja kolegów nie mam, albo że nikt nie chce się do mnie, że co słuchaj, ty mi to tam, wiesz co, widocznie mierzy swoją miarą. Bo ja mało tego, że mam kolegów, o których nie mówię, nie wspominam, nigdy o nic ich nie prosiłem. I ci, co mnie tam znają naprawdę od dziecka, to wiedzą dobrze, że nawet jak miałem jakiś bigos, ktoś przyjechał mnie dojechać czy coś, ja się wstydziłem poskarżyć. Wstydziłem. Ja wolałem przeczekać i patrzyłem, jak to się wszystko skończy. I zazwyczaj kończyło się dla mnie dobrze, bo jestem tutaj i cały czas jestem i nie mam zamiaru nigdzie się stąd, że tak powiem, przemieszczać. To po pierwsze. Primo. Skarbusiu. A po drugie, no frustratów nie brakuje, wystarczy się rozejrzeć, że te wszystkie, ja powiedziałem, że ja gdzieś widzę jakąś patologię, czy jakieś afery, czy jakieś krzywe te historie, to ja omijam szerokim łukiem, mówię, proszę mi coś w ogóle nie zaczynać tematu w mojej obecności, bo ja sobie nie życzę, no. To jest prawda, no. Jak ktoś żyje aferami, to niech sobie dalej żyje. Ja żyję już zupełnie innym życiem. A tam to spływa po mnie, pokaż se. Życzę zdrowia wszystkim. Z całego serca, jak najbardziej. Zdrowia. I nie ma rzeczy niemożliwych. Chcieć to móc. Jak masz trochę oleju w głowie, to wymyślić zawsze sobie jakąś formę wyjścia z sytuacji, która była jeszcze niedawno bez wyjścia. Taka jest prawda. Kiedyś też taka dziewczyna chciałbym ciebie pozdrowić serdecznie, ale wiem, że tam no nie za bardzo mogę z wiadomych powodów. Piękna dziewczyna. Kiedyś się z nią gdzieś tam spotkałem, przepiękna dziewczyneczka z Gosławia i mówi do mnie tak, ty słuchaj, ty myślisz, że co, z każdej sytuacji bez wyjścia są dwa wyjścia co najmniej. Tylko się komuś, kto nie myśli, może wydawać, że jest to sytuacja bez wyjścia, ale jeżeli zaczniesz myśleć, znajdziesz zawsze z sytuacji bez wyjścia kolejne dwa wyjścia, tylko wystarczy chcieć. Tak jak już mówiła moja jeszcze inna ex, właśnie pani Paulina, że nie ma rzeczy niemożliwych, chcieć to móc. To jest fajne właśnie, że jak chcesz, to możesz. Nie ma rzeczy niemożliwych, szczególnie w miłości. Jak ktoś ci mówi, że coś zrobi, a tego nie zrobi, to znaczy, że już nigdy więcej innych rzeczy również nie zrobi, więc trzeba go popędzić, bo to gra nie jest warta świeczki. I panią dobrą nowinę pozdrawiam i pana Jarka również z Glinianki. Niech wam się wiedzie, kartofli niech wam nigdy nie zabraknie, smacznego życzę. A co do dobrych rad, to ja bym wolał nie komentować tego, jakie mam zdanie na temat ich rad właśnie. No. Powiem wam tak krótko i zwięźle na temat. Jak może dawać rady ktoś, kto jest po pierwsze na czyimś utrzymaniu, po drugie grzebie w śmietniku, po trzecie z tego śmietnika potrafi rzeczy do domu przynosić i jeszcze mówi, że o, przydadzą się. No dobra, okej, to jest jeszcze wybaczalne, bo normalne, ale tacy milionerzy, żeby grzebali w śmietniku, no dobra, mniejsza z tym. Druga sprawa, tyle miał pieniędzy.
tyle miał pieniędzy. Tamten Piotr mu pomagał to rozwinąć wszystko tam, te jego sprawy finansowe. On nic nie robił. On tak naprawdę Piotrek odbierał telefon. Dzień dobry, Jarosław Jerzy, słucham. To już mówiłem kiedyś. I teraz tak. Zobaczcie, do czego doprowadził, że tylko jedno mieszkanie ma i to jeszcze w kredycie na kancelarię pana P. No. Jedno mieszkanie, jedno, kawalerkę. Znaczy kawalerkę, no takie, no trochę, nie, no dużo mniejsze od tego. Dużo mniejsze, no jak buda dla psa, tak już nie obrażając piesków. No, no ale na wsiach bywa różnie. No więc jak już powiedziałem, no nie wiem, czy, bo, no chyba wynajęli to na tej Bernardyńskiej, bo grosz się przyda, a kredyt trzeba spłacać, no. Chociaż teraz słyszałem, że komfortową sytuację mają kredytobiorcy, bo im tam wstrzymują te płatności na czas jakiś tam. I leasingi też również podobno wstrzymane. No nie wiem, ja jestem poza, że tak powiem, tak, poza tym systemem całym bankowym. I ja nie wiem, ja żyję z dnia na dzień. Ja to w ogóle nie mam pieniędzy. Zacznijmy od tego. Ja żyję z dnia na dzień, tak mi się podoba, tak żyję, to jest moje życie. Jeśli spotkam kogoś, kogo pokocham naprawdę z wzajemnością, bo na razie jeszcze takiej osoby nie spotkałem, bo tego wszyscy pięknie mówią, że kochają i tak dalej. Zawsze jest jakaś tam, mają, każdy ma jakieś tam swoje słabsze strony. Tak jakby chociażby właśnie Kasia, która dała się zmanipulować bratu, który jest dla mnie totalnym zerem. Pod kątem braku honoru przede wszystkim, że jak można tak zrobić, żeby koledzy za ciebie tam, no żeby kolegów nie było po prostu, no. Jest sytuacja, gdzie koledzy są, zatrzymują cię gdzieś tam i kolegów już nie ma, już nie liczą się koledzy, już liczy się tylko twoja, że tak powiem, twoje cztery litery. No to bardzo nieładnie, panie Tomku, tam wszyscy, co mieszkają w Olsztynie i tam w okolicach, ci, co go znają, to wiedzą, że to taki akurat jest element. Jak tutaj przedstawiam przed wami. A to, że ktoś powiedział, że gdzieś jakiś tam gangster, brat mojej były, mnie dojechał, no to ja w ogóle nie angażuję się w takie historie, słuchajcie, bo też tam pisali się różne rzeczy. Więc to tyle, sprostowanie właśnie do tego wszystkiego, że lubiłem kiedyś starsze, a teraz z wiekiem lubię młodsze. I czy to się komuś podoba, czy nie? Ja tu nie przysiągam nikogo na siłę. No. I to ja podejmuję decyzję i dokonuję wyboru. Nikt z was nie jest w stanie wpłynąć na moje zachowanie.